Witajcie z tej strony ponownie Starkej. I dzisiaj wyjątkowo grywiertki per znowu. Bo co ja będę was okłamywał, patrzcie ile tego nafarmiłem. Po prostu wciągnął mnie graveyard mocno na wieczora, czy w sumie na wolną chwilę i proszę. Mamy ten nawóz, mamy inne rzeczy. Ale to nie wszystko, żeby nie było. Najlepsze czai się w tym oto miejscu. Mamy już winogrona na wszystko po prostu. Mogę zrobić ile zechcę sobie złotego soku. Ale żeby nie było, ja celuję w srebrne wino, więc... Żeby nie było... Nie będę robił za dużo złotych soków. Jedno wiadro złote. Reszta srebrna. Wiecie, nie ma co się przepracowywać. Chociaż... Co mi szkodzi, mam tego tyle, że po prostu... Dzięki nawozom już mogę robić wszystko ze złota, że tak nazwę, więc... Dwa złote wiadra. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Wino oczywiście będzie się robiło, tak więc... Powiem wam szczerze, możliwe, że już właśnie jestem zwycięzcą pod tym względem. No ale, skoro jest to ogarnięte, to jeszcze zobaczcie na moje pieniądze. Po następnej mszy prawdopodobnie będzie nas stać już na wszystko. Po prostu, co zechcemy sobie. W kontekście, no, zezwoleń na budowę, tak więc... Teraz, żeby ułatwić sobie życie i w ogóle... Odlewy z żelaza. Cel, zdobycie pieca numer 3. I w sumie, z innych rzeczy jeszcze nie wiem, co będę brał. Mamy dużo, więc... Coś na pewno trzeba będzie, ale jak, gdzie, po co, to... Nie jest, rozumiecie, na obecny moment temat. Zobaczmy, czy jest opcja ulepszenia. O, na szczęście jest, dobra. Trzy skomplikowane części. Już się robi. No i oczywiście... Sukces jak zwykle. Przynajmniej w moim wykonaniu ostatnio, w graveyardzie. Wszystko jakoś tak łatwiej przychodzi. Niby farmienie jest, niby są te inne rzeczy, na które ludzie narzekają, a... Proszę. Ja nie mam co narzekać, po prostu... Mi jest przyjemnie, mi jest dobrze, ja wszystko zrobię tak jak trzeba. I proszę, piec już wygląda coraz lepiej. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Metalowe części, nareszcie. Tylko... Wiecie co, no patrząc na cały kształt... sytuacji teraz już... Jestem prawie przekonany, że w końcu muszę pozyskać też... prawidła wypalania, no jakkolwiek... Wydaje się mało istotne, no patrzcie. Więcej paliwa, to jedna rzecz, ale druga... Możliwość robienia w bardzo krótkim czasie 6 sztabek, no... Powiedzcie mi, że to się nie opłaca. Po prostu, nawet jeśli będę żałował później, to proszę. Mam tak czy jak. I na obecnie mam 12 części. I pracuj piecyku. Bo wiecie, te części są w sumie tym, co jest już... ostatnim, można powiedzieć, prostą do mojego szczęścia. Czemu jeszcze żelaznego młotka nie zrobiłem? W sumie nie wiem. Jak już przy okazji właśnie jesteśmy, to można ogarnąć. Dobra, młotek. Oczywiście energii mi zabraknie na styk, żeby ten młotek zrobić. Ale nie powinno to być problemem, bo mamy jeszcze ze sobą kilka pędraków po produkcji tego, jak to się nazywało, no. Nawoza, więc... Zdarzamy się w lepszy młotek, stary młotek jak zwykle idzie w odstawkę. I zaraz wielki dzień, kiedy to dostajemy pozwolenie na ulepszenie kościoła w sumie. No i inne sprawy oczywiście, żeby nie było. Typu w końcu druga stacja alchemiczna. Możliwość destylacji i inne takie tam. No. Bob się wyspał. Zobaczymy, jak tam stalowe części. O proszę, trochę się tego zrobiło. Co prawda malutko, patrząc na cały kształt sytuacji i wymogów, ale... To można zdobyć stalowy miecz, więc ja nie będę czekał nawet. Prawdopodobnie go robimy i tyle. No w sumie nawet nie wiem, po co mówię, że nie będę czekał, że robimy, skoro już go robiłem. Prawda, konsumpcja energii 2 razy wyższa, ale... Obrażenie też dwukrotnie. Dobra, może nie dwukrotnie, ale zamiast 20 mam teraz już bodajże 30, jeśli dobrze rozumiem. Tutaj pokazuję obrażenia w wersji podstawowej, chyba. Okej, zobaczmy jak z winkiem. No proszę, do następnego dnia inkwizycji będziemy mieli już gotowe wino. Tylko teraz pytanie, czy ono będzie dobrej jakości, wybitnej jakości, czy w sumie tylko dobra albo wybitna jest. A, no i właśnie zombiek zrobił też kolejną książkę, ale już
Zużyłem, że czasem była to niebieska książka, bo jakby inaczej. O, ktoś chce spowiedzi. Dobra, dostaniesz i Zenon. Brązowa, serio. Liczyłem na jakąś lepszą powieść. No ale dobra. Jeszcze za wcześnie? On tak, biskup jeszcze się nie ustawił idealnie. Dobra, więc gadaj tą swoją modlitewkę tak samo, nudną jak zawsze. Mimo tego, że zdobyłeś lepsze formułki, to i tak mówisz tak samo beznadziejnie, Bobie. No i zaraz właśnie najlepszy moment, zobaczymy jak będzie z ulepszaniem kościoła. No, tylko szybciej to rób, szkoda mi czasu. No dobre, dobra, niezłe, super. A teraz już proszę nie marudzić, tylko dawaj te datki. Dajcie spokoju na chwilę chociaż. Dobra. Miejmy nadzieję, że oczywiście mnie nie zawiedzie intuicja i dostanę tyle, ile trzeba. Dokładnie. By wszystko, co było potrzebne. Obywatel zezwolił na budowę. Załatwione. Mam już w sumie wszystko, co było potrzebne do czegokolwiek, więc... Jestem gotów na ulepszenie kościoła. Dobrze, bardzo dobrze. O, patrzcie, kościół już się ulepszył. I achievement, his house. Nie jestem fanem tych nowych trendów w architekturze. Mam wrażenie, że jest tu zbyt jasno. Ale nowoczesnym wiernym się spodoba. Mówię ci, jeszcze 10 lat i niektórzy nawet nauczą się czytać. Cóż to za wariackie czasy. Właśnie tak. Myślę, że powinieneś powiększyć skrzynię na datki. A skoro o datkach mowa, dajesz sobie sprawę, że aby odprawiać nabożeństwa w bazylice, musisz być prawym obywatelem? Nie bardzo. No, w takim razie musiałem zapomnieć ci powiedzieć. Nie dziwne, mam na głowie tyle ważnych rzeczy. Pokaż mi tylko papiery, że jesteś prawym obywatelem, a za dość otworzę tę bazylikę. Mam te papiery ze sobą? No właśnie, nie mamy. Najgorsze coś, nie pamiętam, gdzie ja je położyłem. Wiem, że je mam i to jest najgorsze, że teraz patrzcie, no. Mamy papiery, a jeśli ich nie znajdę, to... nie będę miał dostępu do nowych mszy. I uwaga, uwaga, srebrne wino. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Dobra, znalazłem papiery. Nie, soku już nie będę robił, teraz winogrona potrzebuje na coś innego. Chociaż może jeszcze wina potem sobie narobię, bo patrząc na cały kształt sytuacji, naprawdę porządny to jest kop energetyczny. A w sumie winogron mamy już pod dostatkiem. Tak więc no. Nie wiem, po co o tym gadam, ale widać, że będzie dużo większej, więcej miejsca. Dobra. W temacie katedry mam papiery. Dobrze, właściwie to nie było to aż tak niezbędne. Kto wiedziałby o tym obywatelstwie poza mną? Haha. To nie w porządku. Pomyśl się o tym jako o próbie. Sprawdziłem twoją wiarę, synu. Wiesz, jak ciężko jest znaleźć kogoś, kto sprostałby moim wysokim wymaganiom? Nie wiesz. Ale ja wiem. Rozczarował mnie nawet mój brat. Ale to zbyt smutna historia, by ją opowiadać. I uwaga, uwaga, teoria. Bratem jest kupiec. Musisz tu zbudować katedrę, taką naprawdę wielką. A potem razem ty i ja odprawimy w niej wspaniałe nabożeństwo. Modlimy się, by rzeka Wimur wypełniła się wodą. Miasto umiera bez wody, a ja zamierzam je ocalić. Co za zbudowanie katedry w mieście? Niech pomyślę. Znaczy tutaj, potrzebuję mnóstwo jakości cmentarza i jakości kościoła. Coś z ciebie za doskonały i inteligentny grabarz. Kolejny punkt dla drużyny, nie mylimy się co do ciebie, dobra. Ile dokładnie ich potrzebuję? Pomyślmy, masz 30 plus 10, przenieść trójkę, przesunąć dwójkę, dodać 5, a potem pomnożyć obie strony razy 2 i wychodzi... Chwila, pogubiłem się. Umówmy się na 50 kościoła i 800 cmentarza. Łocie panie, co to będzie prawdziwe wyzwanie? Orety, 800? To o wiele za dużo. Tak, pewnie masz rację. No dobra, umówmy się na 200. To nie jest tak źle. A co z katedrą w mieście? No dawaj, mów czemu nie w mieście. Tak ściśle mówiąc, to nie mamy katedry. Jedna z katedry zawaliła się podczas wielkiego wybuchu. Nie zdołaliśmy jej odbudować. Żadna nowa budowla nie może być wyższa niż pałac królewski. Tutaj jednak możemy zbudować katedrę z odpowiednio wysoką wieżą. Okej. Okay.
Dobra, czyli że w temacie katedry nie ma już nic, ale patrzcie. Wyzwanie godne mnie nareszcie. Zbudować idealny cmentarz i jeszcze ulepszyć katedrę. No cóż, zobaczymy jak to będzie. Trzeba to zrobić coś fajnego, wygodna ławka, świeczniki ścienne. No chyba teraz jeszcze będzie można je budować. Więcej drewnianych ołtarzy, wygodne ławki. Dalej nie wiem jak zdobyć materiały. No ale cóż, to teraz już nie jest temat na obecny moment. Bo co trzeba było zrobić z kościołem, to zrobiliśmy. A na ten moment w sumie co jeszcze można byłoby ogarnąć? W sumie można byłoby spróbować zrobić sok do tworzenia zombiaków, tylko że... No nie będę ukrywał, nie czuję potrzeby tworzenia soku na zombiaki, skoro... No nie mogę robić zombiaków, bo nie mam trupów. W takim też wypadku może lepszym wyborem będzie poszukanie mleka i jajek, żeby spróbować zrobić już placki winogronowe na... No jak to się nazywało? No wiecie, na to tam chcieli... No ale to obiady dla kupca. Ktoś mówi, że te wszystkie wątki są powiązane ze sobą tak ściśle, że wąsza nie rusza, dopóki nie rusza kupca, kupca nie rusza, dopóki nie rusza czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. Chociaż w sumie teraz to już zostało tylko wykonywać zadanie dla kupca, bo to jest chyba jedyne, co mam, dostępne całkowicie. Dobra, więc teraz co my mamy u tego jełopa? Może będzie sprzedawał soczewice czy coś z tych lepszych nasion. Tak, będzie sprzedawał, tylko trzeba od niego kupić więcej. Kupię w sumie wszystkie te, zobaczymy jak to będzie. Nie potrzebuję, ale... Pertę. Czyli nie. Czyli u niego nie ma co takich rzeczy robić, chyba trzeba będzie prędzej sprzedawać drewno o połowę. Ale już widzę, że da się znaleźć tam nasiona, których potrzebuję do obiadów. To jest tylko pytanie, co z mlekiem? Bo nie ukrywam, mleko to jest jedna rzecz, której chyba nie umiem zdobyć całkowicie. Nie mam nawet... Jakby to najłatwiej określić, no nawet nie mam intuicji, czy tam pomysła, jak, gdzie i po co je znaleźć. A to kto? No, widzę, że on nie odpuści, bo po prostu musi to zniszczyć. Pszczelarz. Patrzcie, u niego pszczółki można kupić. Nikt szczególny, jak widzę, ale przynajmniej fajnie, że jest. A tu ktoś chce pogadać. Rosa. Witaj, waćpanie. Mam najlepsze produkty mleczne w całej wiosce. Masz świeżą wołowinę? Wołowinę, chyba raczej. Dobra. Czyli gdybym nie kupił tego wszystkiego, mam tutaj mleko dostępne. A dzbanek mleka. Plus do tego. Właśnie. Aha. No dobra. Czyli jest jakiś dialog, który się trochę zepsuł. Ale mniejsza z tym, jak też coś zarobimy. To nie powinno być trudne, jeśli znajdę certyfikaty pogrzebowe. Albo, no przygotujemy więcej trupów, mięsa z trupów i takie tam rzeczy. W sumie, możemy spróbować jutro, jeśli dostaniemy jakiegoś trupka o sensownej porze, co go obrobimy, sprzedamy, no i tyle w temacie. A certyfikat pogrzebowy, no... Jeszcze da radę ogarnąć. Jestem, zaczął mi śpiewać w tle. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście, rzecz jasna. Póki co zobaczmy jak plony. Żeby nie było też jeden już nawozu tymi lepszymi nawozami, bo w sumie... Jak ich mam aż tyle, no to co mam ich nie używać? No owszem, teraz jest jeszcze kwestia tego, że brakuje mi... popiołów, żeby móc... składować wszystko, no ale... Nie, winogrona nie tutaj, tutaj tylko takie materiały. Torf już zostawiam ze sobą. Oczywiście marchewek nie ma, na trupy. Niedobrze. Bez marchwi nie ogarnę niczego. To się pokomplikowały sprawy. Buraki, odpadki. I nasiona. Dobra, w takim razie chyba trzeba będzie pociąć drzewno. I z tym drzewnem potem wiecie tam dalej. I w końcu... Zarobić na nim chociaż tyle, żeby móc cokolwiek kupić. Obecnie mam to coś, to będą głównie chyba nasiona.
Bez nasion to nie ogarnę niczego, chociaż... Wiecie co? Może spróbuję pójść do lochu. W lochu pamiętam, że jest pełno nasion, jeśli się dobrze idzie. Mam sobie jakąś tę miksurkę leczniczą, nowy miecz, to może naprawdę... Może się to udać. Tylko najpierw. W sumie najpierw chciałem jeszcze dołożyć rzeczy, ale zapomniałem, że jak się gdzieś idzie, to najlepiej odkładać je tutaj. 10 butelek wina też odłożę, żeby nie było. 10 muszę mieć dla inkwizytora, więc wiecie, no pozostałe mogę sobie wychlać, kiedy będę chciał. Bezproblemowo. Dobra. No to idziemy. I w sumie jeszcze tak z rzeczy, które pamiętam, że chciałem sprawdzić, to... Sama w sobie postać tej całej wdzięczki, czy... Miss Charm. Charm, w sensie. Cechy Army. Charm, czegoś tak właśnie. Odnośnie tego, że jest... Można zadawać jakieś pytania, wiecie, bo... No nie zauważyłem nigdy opcji, żeby te pytania cokolwiek dawały, więc... O Jezu, co to za bestia? Aha. Pajęcza sieć. Co chyba wiem, dokąd to zmierza. Prawdopodobnie to jest sposób na tworzenie tych materiałów potrzebnych do wygodnych ławek i tak dalej. Mhm. 20. I tamten miecz musiał być 15. I tak jest dobrze. Ważne tylko, że żadne nasionka nie chcą wpadać. A bez nasion jesteśmy... Bądź co bądź... Delikatnie mówiąc... Uziemieni! Dobra! Bij pająka, bij pająka. Okej. Okay. Łykaj miksturkę. Nawet mam ich 3 już. Zobaczymy jak tutaj. Tylko srebro. Ale widzicie, loch staje się coraz trudniejszy, a mimo to... No, trzeba go ogarniać. I najgorsze jest to, że w sumie lepszej zbroi i odporności już raczej nie zdobędę. No, chyba, że... Dobra, jest jeden sposób w sumie. Nawet co zrobił, patrzcie. Tutaj jest cały jakiś tam efekt. Przerzucając żelaz, co zrobił z ciebie chłopa na schwał, plus 1 do obrażeń i obrony. Drogi, ale w sumie wezmę to, jak widzicie, 1 do obrony, to może być naprawdę zbawienne. Więc jak bardzo bym nie chciał, w sumie 1 do obrażeń, czyli dało 2 do obrażeń. Nie wiem, czy to też kwestia tego, że mam ten drugi, czy co. Super, nasiona dyni. No i biją mniej, zdecydowanie. Opłaciło się ten 1 punkt obrony. Tylko, że no... Tak czy jak zmarnowałem wszystkie teraz niebieskie punkty, więc ciężko będzie cokolwiek innego ogarnąć. A nasion dalej za małe, widzicie, 1 dynia. O, to daje to i tak już spory postęp, bo możemy zajmować się dyniami. Ja pamiętam, że... Za srebrną dynię Klotylda coś tam dla nas miała. Więc jeśli w sumie... I się skończyła energia. Całe szczęście, że mam... Wino. Bo jak widzicie właśnie wino... Jest teraz tutaj zbawieniem moim. Jak de facto jak już to mam, to chyba nie muszę nic, dosłownie nic innego sobie załatwiać, skoro wino i leczy, i w miarę możliwości też właśnie dodaje energii. Z tą energią to naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. Więc tak, teraz tylko wino będę musiał już ogarniać sobie, jeśli chodzi o jakieś inne aspekty. No chyba, że jedzenie daje naprawdę jakieś potężne wzmocnienia, o których ja nie mam pojęcia. Bo to, że jeśli nie mam wzmocnienia, to wiem, tylko no... Najłatwiej mówiąc, czym najprościej, nie są moim zdaniem godne, czym godne, nie no, raczej warte, prędzej niż godne, uwagi. Mhm, no i po mały dzień już wstaję. Ja może mógłbym już posadzić dynię. W sumie pomału przydałoby się wyłazić, tylko że piętro chciałbym skończyć, żeby nie powtarzać go znowu. Bo wiecie, no, powtarzanie piętra nie przynosi nic dobrego, jest pusta, łażenia... Tyle samo. No co za nietoperz tego nietoperza? Wymachałem się mieczem i... nic. Dobra. Może to już koniec. Może to już ostatni wrogowie? Dziękuję bardzo. Trochę złomu. I to tyle. Teraz trzeba szybko do... wdzięczki iść, póki jeszcze mamy chwilę. Potem posadzimy dynię. I na tym się skończy nasze wszystkie
Znaczy wszystkie przygody, które były zaplanowane jakoś porządnie, dopóki nie spotkamy Inkwizytora. Bo jak go spotkamy, to wątki się ruszą mi to mocno, bo w sumie Inkwizytor blokuje mi portal. I zgaduję, że blokuje jeszcze parę innych rzeczy. Ale póki co, no do wdzięczki. No i przydałoby się pewnie wziąć ze sobą coś jeszcze, jeśli chodzi o tą personę. Bo znaczy się ona łatwo nie odpuści, ale... Chociaż chcę wiedzieć, czy ma jakiekolwiek nowe opcje. Dobra. Więc idź Bob, póki nie jest za późno. I w sumie drewno przygotowałem na to, żeby kupić nasiona, ale... W sumie nawet jeśli nie kupię nasiona, nie mleka, to wcześniej czy później tak to wszystko ogarnę, bo jakoś się zdobędzie. A z ważniejszych aspektów, które mi teraz pozostały, to w sumie... jest właśnie... jakoś przypodobać Inkwizytorowi, pomóc wąszowi i zdobyć wszystko, co jest potrzebne, żeby móc ruszyć wątek Necronomicona. Więc w sumie trochę dużo spraw. I zdążyłem? Tak, zdążyłem. Znowu, co nie lubię. I jest wątek. Spotkałem z żmija w katakombach, ale nie jest zbyt gadatliwy. Może ty pomożesz mi się z nim dogadać? Aha. Nie wyobrażam sobie, żeby dla tego ślizgłego łajdaka można było mieć jakąkolwiek normalną sprawę. A swoją drogą, jeśli się z nim spotkasz, rzuć mu proszę w twarz tę fałszywą monetę. A potem wróć tu i powiedz mi, jak zareagował. Okej. Okay. Aha. Czyli proszę, mamy jednak wiele wątków połączonych ze sobą. Szczerze, no, wiedziałem, że ona ma coś związanego ze żmijem, no ale skoro załatwiłem kwestię pieczątki i innych rzeczy już bez niej, to nie sądziłem, że ona coś o żmiju będzie mogła mówić, ale proszę, jednak jest. Rzucić mu w twarz fałszywymi monetami. Kiepski pomysł. Bardzo kiepski. Niemniej jednak zawsze jakieś zadania, a wiecie, zadania wiążą się z postępem. Postęp wiąże się z dalszym postępem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, w ogóle rozumiecie. Więc w sumie nawet najgłupsze z najgłupszych zadań jest teraz na wagę złota. No jasne, nawozy zgubiłem. I przez to znowu zbędne łażenie. Chociaż, czy tam zbędne. I tak nic póki co nie jestem w stanie stworzyć, zrobić, ogarnąć, więc... takie zbędne nie jest. Dobra, wino odkładamy póki co. I teraz tak. Modlitwa wraca, nawozy wracają. Złomy, gwoździe i inne takie rzeczy. Póki co nie chcę. I teraz tak, jeszcze jest drugi nawóz. Dobra. Miski tutaj też, pańczy, tak. No i lecimy sadzić dynię. Jeśli chociaż jedną dynię posadzę, to już nie będę udawał, że nic się nie dzieje, bo jest wielki postęp, wielki plus. I udało mi się osiągnąć coś, o czym nawet nie myślałem wcześniej. Tak więc tutaj to. I teraz tak. Gdzie my to mamy? Który jest już? Dobra, jest ten, czyli jeszcze to. I zobaczymy. Idealnie na jedną dynię, no proszę, widzicie jaki fart? Mamy dyńkę. W sumie kapustę i inne takie rzeczy można było posadzić tak de facto już na zwykłej ziemi, ale... nawet tego nie będę sadził póki co, bo... jak widzicie, skrzynia pęka w szwach, więc... w sumie te 50 już gotowe, mogę zabrać nawet... do przemiału, że tak nazwę. Super. Rzuciło się wszystko, ja chciałem tylko 50 brać. Dobra, 11. Tutaj 39. Nic ciekawego, no ale... Dobra, 39, tutaj 23. Dobra, w sumie co ja robię w ten sposób? Szybciej będzie, jeśli tak to zrobię. Delta tego, że jestem na komputerze, bądź co bądź. I to tyle. Mhm. Więc teraz tak, aktywujemy znowu kompostowniki. Im prędzej to skończą robić, tym lepiej. A składniki, których już mamy w ilości 50, to najlepiej składować w domku, żeby móc gotować z nich bezproblemowo. A. Się tutaj nawet co wszystko nie mieści. No nieźle. Jak w wypadku zboży chyba trzeba przerobić na trochę mąki. Jak będę miał tą mąkę, to na szczęście będzie o tyle dobrze, że... będzie się jakoś to trzymało wszystkiego i będzie dobrze. Zobaczmy. Mąka. Teraz spać. I zbliża się dzień kupca, czyli w sumie dzień, w którym nie mamy nic do roboty.
Ale niedługo właśnie będzie dzień, w którym Żmiju się pojawia. A po dniu, w którym Żmiju się pojawia, czy tam Wonshu, jak ja wolę na niego mówić, ale już tam trochę się pogubiłem w tym wszystkim. No jest Inkwizytor, a po Inkwizytorze jest w sobie dzień, w którym Necronomicon moglibyśmy zdobyć, ale nie możemy. Po czym znowu jest dzień kościelny i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Schemat, który już jest stały, niezmienny, miarowy i w ogóle. I uwaga, uwaga. Stąd póki co zabiorę gluty. By te gluty przeszkadzają tylko. I tak nie wepcham wszystkich warzyw i owoców. Są inne rzeczy, które dalej blokują. Typu woda. Ale nie ma co narzekać, jakoś to ogarnąłem. I teraz tak. Tutaj nie proszki. Proszki są do alchemii. Tutaj można gluta póki co wepchać. Sobie niebieskiego, nie wiem czy jest sens tutaj trzymać, ale i tak będę trzymał. No i teraz już tylko zostało najlepsze z najlepszych, czyli... W sumie... Jak tutaj siedzę, nic nie robię, przecież mógłbym zacząć ogarniać wszystko, co jest potrzebne do zrobienia tych... lepszych stacji alchemicznych i w ogóle, więc... Teraz jest właśnie pora na to, żeby sprawdzić co i jak potrzebuje, ile części stalowych, ile czego. I może ogarniemy. Dobra. Do destylatora kamień zaawansowane. Easy. Natomiast warsztat alchemiczny 2 potrzebuje 3 kolby, dwie części stalowe, chyba mam. I 6 tych skomplikowanych elementów z drewna. Czyli w sumie 6 elementów z drewna. Dużo zaawansowanych metalowych i to tyle, czego potrzeba. Więc dobra, teraz tak. Zaawansowane metalowe trzymam gdzie indziej. Dwie kolby. Dwie zaawansowane metalowe. Przy czym dwie kolby, bo jedną już mam. Teraz zobaczmy. Co potrzeba na zaawansowane kolby? Podstawowe kolby. No to pracuj, piesyk. A my w tym czasie zaczniemy ogarniać pozostałe elementy. Niezaawansowany, drewniany się robiło tutaj. Aha, 6 ich potrzeba. I pora robić gwoździ i zaawansowanych. Zaczynam od gwoździ. 27 gwoździ powinno wystarczyć na jakiś czas. I teraz zaawansowane części. Czyli najpierw zrobimy tak z 15 podstawowych. I teraz zaawansowane części. 6. Dokładnie chyba 6, tak. Jeszcze plus 8. 6 plus 8 to jest 14. Tyle zaawansowanych części potrzeba, po czym bierzemy 20 kamienia i może już się uda ogarnąć, co trzeba było ogarniać. No i nie ma energii. W sumie nie będę kładł się spać ani nic. Jak brakuje energii, to mam 9 butelek wina gotowych do wypicia. Dobra, 9 butelek wina, więc klub w ten głupi dziób i lecimy. Nie, żeby nie było, to klub w ten głupi dziób nie jest moim tekstem. Podsłucham go często i teraz sam zacząłem tak czasami gadać. Jak to jest tak standardowo w sumie, że jak się słyszy coś, to potem się przejmuje i się przystaje do tego, co się słyszy i co inni mówią. Ciekawy zabieg, ale dobra. To nie na teraz. I uwaga, uwaga. Mamy 2 z 4. Teraz to przerób na... A. Jeszcze więcej szkła jednak potrzeba. Super. Niewystarczające zasoby, czego znowu... A, czyli potrzeba belek. To super, jeszcze więcej zaawansowanych części trza. No dobra. Nie wiem, czy nam się to uda szybko ogarnąć, ale jak widzicie... Raczej to nie będzie czas problemem, tylko właśnie to, że to wkurzające. Dlatego nie wiem, czy się uda ogarnąć. Dobra. Żmiju się pojawia, to teraz szybko trzeba do Wonsha Żmija, czy jakby tam go tam nie nazywać, iść. Spoko. Tym się zajmiemy za chwilę, jak już mówiłem. A teraz mamy fałszywe monety w kieszeni? Oczywiście, że nie. Musiałem je odłożyć. Tylko... A nie, dobra, mam fałszywe monety. Pewnie Żmiju już siedzi na miejscu. W sumie już teraz też pewnie będę mówił na niego Żmiju, a nie Wonsz. Albo Wonszu, ale... Wiecie, kogo chodzi, więc nie trzeba chyba się przejmować tym wielce. I w sumie już pół godziny odcinka, ja jestem w połowie działań.
panna wdzięczkę ci to przesyła. A powiedziała ci, że to żart? No dobra. Była kiedyś taka słodka i naiwna. Jesteś nowym kochankiem, czy jak? Nie wiesz, jestem i nowym kochankiem. Dopiero co ją poznałem. I już jesteś na jej każde wezwanie. Typowe. Aha. No super. Czyli, że... To jest takie zadanie po nic. Ale dobra, wrócimy do niej, może ona wyśle nam nas po coś jeszcze i w ogóle. I nie będę ukrywał, nie podoba mi się ta gościuwa już. Ale... No ze względu na to, że... Prawdopodobnie bez wykonania jej wątku nie da się wykonać niczego innego. To niestety, no będę zmuszony wykonywać jej zadania. Jakkolwiek bym się nie chciał. Dobra, tylko zanim ruszymy w belki, to trzeba dorobić części. Jak dorobimy części, potem to i w końcu może się uda ogarnąć. Dzisiejszy odcinek swoją drogą może być trochę dłuższy, bo chcę już dokończyć, chociaż to jest stoisko alchemiczne. Więc no. Nieważne jak długo trzeba będzie siedzieć, to chciałbym to już zakończyć w jednym odcinku, żeby następnym być gotowym do wszystkich pozostałych rzeczy. W sumie nie wiem, po co to robiłem jeszcze. Uwaga, uwaga. Jest część, jest kolejna część. I kolejna. No i pora chlać. Mi niezły chlacz z tego grabarza Boba będzie niedługo. Tak, teraz 20 kamieni tam było potrzebne, czy ile? Super, nie ma miejsca. Dobra, to srebro to póki co odłożę. 20 kamyków. I póki jeszcze nie jest reszta gotowa, to w sumie mogę już zmontować destylator przynajmniej. Żeby nie marnować czasu, wiecie. To lecimy. I miejmy nadzieję, że się uda. Nawet nie wiem, co mam już mówić, bo w sumie mógłbym nawijać w kółko o tym samym, jak to bardzo mi zależy, jak to bardzo chciałbym, żeby się udało, ale... Destylator się tutaj zmieści. No niestety, nie zmieści się. Destylatora znowu będę musiał teraz tam aż wepchać. Ale dobra, przynajmniej mamy go ogarniętego. No i fajnie, że zrobiłem lepszy młotek. Znacznie to przyspieszyło robotę. Destylator, którego zasobu chcesz użyć? Mam cokolwiek, co można destylować? Nope. Ale niebawem powinienem mieć oczywiście co. Bądź co bądź, mam nadzieję, że ułatwi mi ogarnienie alchemii. Dobra, więc to już jest załatwione. To teraz, co bym jeszcze tutaj zrobić? No w sumie to jedyne, co zostało, to właśnie już ogarnąć te kolby. A jako, że one się jeszcze robią, co... Trzeba będzie medytować i zaraz odwiedzić Inkwizytora. Więc bierę całe winko. Miejmy nadzieję, że się uda. Nie pomyliłem się i nie oczekiwał ode mnie złotego wina, bo jeśli oczekiwał złotego, to ja już po prostu nie mam cierpliwości na to wszystko i... Że tak to powiem, pospolicie, rzucam to wszystko i wyjeżdżam w Bieszczady. Też nie ukrywam, akurat Graveyard Keeper jest o tyle przyjemną grą, mimo swojego grindu i zawiłości momentalnej, że w przeciwieństwie do Death's Gambit bardzo chętnie do tego podchodzę. A jakoś nawet udało mi się znaleźć efektywne i efektowne sposoby na farmienie wszystkiego, to... W sumie nie ma co narzekać na to, że rzadko będzie coś. W sumie, mówiąc szczerze, jestem w stanie nawet codziennie go wrzucać, jeśli byście chcieli. Bo, jak już wspominam, po raz pięciopierdylionowy znalazłem sposoby na grindowanie szybkie. Jak mogę szybko grindować, to mogę szybko budować i ogarniać i w ogóle, więc... Teraz już to nie jest problem... Metalowych części zapomniałem, no jasne. Cały ja po prostu, cały ja. Już w sumie... To nie jest taki wielki problem, patrząc na to, że tak czy jak jeszcze czekamy, aż się dzień zmieni na dzień Inkwizycji. To w sumie dzień mężczyzny. Patrząc z takiej perspektywy bardziej, powiedzmy, że patrząc na dni i w ogóle na co, kogo w jaki dzień spotykamy i co i jak, to dosyć możliwe, że są to dni powiązane z jakimiś z grzechami głównymi. I w ogóle, chociaż nie wiem co i jak, jeśli chodzi o wszystkie. Chociaż Dzień Mężczyzny, znany Dniem Inkwizycji, wydaje się, że może być powiązany z gniewem. Tylko tu mogę począć
mój święty gniew i w ogóle tak gadał. Więc proszę. Jest aspekt, który potwierdza to. Nie wiem, może... Dzień Słońca, czyli ten dzień religijny, to jest dzień pychy, patrząc na to, jaki, że tam spotkam biskupa i jest jaki jest. Ale niestety nie mam nic na potwierdzenie pozostałości. Mikstura chyżości i kwas. To są z góry ustalone recepty. Jakieś dwa. Aha, okej. W sumie nawet nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Na pewno fajnie, że mają tutaj już gotowe schematy, ale... Jak dać eksperymentować dalej się da, co jest w sumie fajne. Tylko tutaj właśnie trzy składniki. I każdy musi być czegoś innego typu i w ogóle. Ale to już temat na przyszłość. Na spokojnie udało się załatwić wszystko, co chciałem. To teraz tylko jeszcze do Inkwizytora i chyba po właśnie odwiedzinach u niego zakończymy już definitywnie tego odcinka. Który mam nadzieję, że zmieści się poniżej 50 minut. I w sumie, patrząc na czas, prawdopodobnie będzie spóźniony. Ale co tam, ważne, że będzie tam powiedzmy 15 minut spóźnienia do pół godziny, to raczej nie jest wielki problem. Dobra, Inkwizytor jeszcze w sumie nie przylazł, więc łatwiej będzie pójść medytować w oczekiwaniu na niego niż terczyć tam bez celu, bądź co bądź medytacja przyspiesza trochę upływ czasu. Dobra, załatwione. No i Inkwizytor już powinien być. Ten jakże piękny dzień gniewu. O ile moja teoria, rzecz jasna, jest prawidłowa. Chociaż... No, jak mówiłem, nie jestem przekonany co do tego wszystkiego, więc... To jest tylko teoria i to jeszcze taka niepotwierdzona niczym. Tutaj nie ma gościa. A nie, dobra, przylazł. Przylazł w odpowiednim momencie idealnie. I... Oto wino. Nieźle. Na pewno będzie... Na pewno będzie najlepsze wino, jakie kiedykolwiek pili. Wkrótce nasze cele będą pełne wiedźm. Jej, udało się! Jak się sprawy mają? Cóż to za rozmyślenia? Zastanawia się pan, jak skłonić do przychodzenia więcej osób? Kiedyś paliliśmy stare zwoje, pełne bezużytecznych bzdur, jak geometria. Oj, no tak. Ale jeden z nich okazał się całkiem ciekawy. Wedle tego, co napisano, wszystko, co niezbędne do szczęścia, to dwie rzeczy. Chleb i igrzyska. Rzecz jasna, to prawda tylko w przypadku pogan. Nie umiem sobie wyobrazić szczęśliwego życia bez kościoła i modlitwy. Cóż jednak może być ciekawszego od patrzenia, jak płoną te podłe wiedźmy? Nic mi do głowy nie przychodzi. No właśnie, i zrozumiałem. Musimy dodać do tego wszystkiego chleb. Nie tak dosłownie, rzecz jasna. Mówię o przekąskach i napojach. Jesteś człowiek interesów. Nie wątpię, że mógłbyś otworzyć jakiś stragan. Cały zysk byłby twój. Ale co powinniśmy na nim sprzedawać? Na pewno piwo. Piwo bardzo wzmaga patriotyzm i palenie różnych rzeczy. I coś z mięsem. W mieście znany jest pewien bardzo drogi delikates. Słyszałem, że masz źródło taniego mięsa. Ale kogo obchodzą szczegóły, gdy mowa jest o walce z heretykami? Dobrze, mogę chyba zrobić trochę burgerów. Doskonale. Zbuduj namiot i napełnij go piwem i burże... No, nie zna nazwy. Burgerami. Tak, burgerami. Ja rozpuszczę wieści. Gdy tylko twój namiot będzie gotowy i znajdziemy wiedźmy, urządzimy im stos wszechczasów. No proszę, proszę. Czyli musimy opanować technologię tworzenia piwa. I technologię robienia burgerów, przy czym burgery nie są wielkim problemem. Ale z piwem niestety będzie trochę gorzej, bo nie mamy zielonych punktów. Czy jakichś zielonych, niebieskich. Patrz, jak na styk normalnie. Możemy zająć się już wytworem piwa. No brawo ja. Po prostu udało się wszystko już ogarnąć, to prawie perfekcyjnie. Tak więc wiecie co, chyba wiadomo już co będziemy robić w następnych epizodach. Gdy w sumie jedyne, co nam zostało, to spotkanie z tą wdzięczką ponowne. I właśnie sam w sobie Inkwizytor, który, miejmy nadzieję, ruszy więcej wątków niż mi się wydaje. A na obecny moment, jeszcze zanim zakończymy odcinek, chciałbym zobaczyć, czy właśnie w tym miejscu można to budować? 24 kamienie, a wiecie co, to w sumie, póki jeszcze pamiętam, budujemy to nawet w tym epizodzie, będzie nawet lepiej.
zamkniemy się w sumie w 40 minutach, co? Mam nadzieję, że pozytywnie wpłynie na odbiór odcinka. Dobra, mamy kamienie, mamy części, pytam chyba na dole jakieś leżą, a jeśli nie leżą, to mamy w kieszeni. Proszę, pomału się udaje. Prawda, wiem, że optymalniej byłoby w sumie tworzenie tego wszystkiego w większej ilości niż pojedyncza beczka i w ogóle, ale... Mieści się? Oczywiście, że nie. Ale wracając do tematu, mi nie zależy na tym, żeby tu było tego nie wiadomo jak wiele. Ja potrzebuję po prostu tyle, żeby się zadowolić tym wszystkim. Chociaż możliwe, że dałoby się handlować winem jakoś. No i kufel piwa. Różna jakość, w zależności od tego, jaki chmiel bym miał. No i proszę, ty, chmiel jasno przekłada się na to, jakie piwo będzie. Tak więc, coś mówi, że piwem będziemy mogli zajmować się na spokojnie, bardzo prosto, zwięźle na temat i w ogóle. No a póki co Bob kładzie się spać. Ja oczywiście już kończę na dzisiaj przygodę. No i do zobaczenia w następnym epizodzie, który może będzie jutro, może będzie jakiś inny dzień, ale niedługo, to jest pewne. No i na obecny moment, jak już powtarzam się milionowy raz, to wszystko, więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.